Panie dyrektorze, czym żyje dzisiaj branża budowlana w Polsce? Pozwoli pan, że skupię się na branży, którą ja reprezentuję, czyli na branży izolacji. Myślę, że są dwa kluczowe aspekty. Z jednej strony jest duży potencjał rozwoju rynku izolacji. Przede wszystkim myślę, że związane z renowacjami. To znaczy, że nowe budownictwo w ostatnich latach dosyć fajnie się rozwijało, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy już na górce, jeżeli chodzi o te wszystkie krzywe statystyczne. I może się tak zdarzyć, że za chwilę, zwłaszcza na rynku wielomieszkaniówki, ta bańka pęknie i rynek zacznie wchodzić w fazę spadków. Natomiast my mamy głęboką nadzieję, że to zostanie w jakiejś mierze zoffsetowane przez renowację i rosnącą potrzeby Polaków do tego, aby termomodernizować swoje domy. I tutaj program Czyste Powietrze i ta nowa odsłona, która bardzo nam się podoba, rzeczywiście może to też jakoś w jakiejś mierze wesprzeć i na to liczymy. Z drugiej strony istotnym aspektem, jeżeli chodzi o rozwój rynku, jego bariery rozwoju, to jest brak fachowców i brak rąk do pracy, w ogóle bardzo niskie bezrobocie, ale też w samej branży budowlanej po prostu brakuje dobrych fachowców, co wydaje mi się, że jest dosyć istotnym aspektem, który też musimy uwzględnić, jeżeli chodzi o bariery. Jak firma Izover angażuje się w rozwój budownictwa zrównoważonego w Polsce? Czyli Izover przez samą swoją ofertę, tak, mocno wpisuje się w zrównoważone budownictwo. To znaczy z jednej strony, od strony produkcyjnej, my jesteśmy dosyć istotnym elementem całego obiegu w ramach gospodarki, obiegu zamkniętego. To znaczy 70% surowca, który używamy do naszej produkcji, to jest stłuczka szklana z recyklingu. Z drugiej strony w ramach gospodarki zrównoważonej dosyć istotnym aspektem jest potrzeba ograniczenia zużycia energii. Tak? No i tutaj też jakby cała branża izolacji ma dosyć istotną rolę. I wiemy, że bardzo dobrze zaizolowane, ocieplone domy szczelne potrafią zaoszczędzić nawet 70% energii. Więc to też jest istotny aspekt, jeżeli chodzi o gospodarkę zrównoważoną. Już abstrahując od takich aspektów jak komfort użytkowania takich budynków, które są dobrze zaizolowane, czyste powietrze, ochrona środowiska, tak, czy nawet bezpieczeństwo energetyczne kraju. My jako Izover w ubiegłym roku opublikowaliśmy specjalny raport pod tytułem Polska ocieplona, w którym w bardzo przystępny, myślę, sposób prezentujemy kluczowe aspekty i wielowymiarowe korzyści związane z taką masową termomodernizacją polskich domów. I liczymy na to, że rzeczywiście przynajmniej część tych postulatów, które zawieramy w raporcie, zostanie zrealizowana.